Cześć, witam was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam w kolejnym odcinku z gry Elden Ring po małej przerwie. Od razu na starcie zachęcam was do wsparcia kanału w postaci subskrypcji łapek w górę. A dzisiaj postaramy się rozwiązać zagadkę Blade'a. W związku z tym udamy się do kościołu Ellecha. Ponoć tutaj kupiec ma nam coś do przekazania. Wait, weren't you... Well, you're back. Care to buy something? The howl of a wolf. In the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Oh, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Stryknięcie palcami, dokładnie. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Jeszcze rekomendacja. If you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts. After all. Czyli pewnie chodzi o te książki z przepisami. Od razu je sobie kupimy. No okej, to chyba wszystko. My też lubimy z tobą handlować. W takim razie udajmy się do Blade'a. Gdzie on się tu znajdował, Blade? Koczownicy kupiec. Tu. Ruiny w lesie mgieł. Blade półwilk. Sobie oznaczymy ten cel. Przeniesiemy się w związku z tym w to miejsce i wyruszymy tam już na płotce. Nie ma sensu chyba z tymi walczyć tu pod drogą. O, już słychać Blade'a. Tylko, że tu jeszcze będziemy mieli tego wilka. Ja myślałem, że on śpi i leży. Kurczę. No jeszcze z nim tu zginiemy. Lepiej. Nie w tym momencie. Kurde, chyba wyszedłem z sprawy, drodzy widzowie. Thank you.
Ja tylko nas wytrącił z równowagi. Dobra, pomnij. Teraz możemy podejść do Blade'a już. Gdzie on tutaj był tak mocno? Wydaje mi się, że gdzieś tu. Dobra, kościół mnie nie interesuje, bardziej Blade gdzie jest. Zmień. Stryknięcie palcem. Łach się zlękłem. Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrow. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Darrowell is nothing but a traitor, and in need of a fitting end to his tale. Darrowell już się powtarza. Kurczę, nie wiem, czy byśmy chcieli ten wątek kontynuować w dzisiejszym odcinku, ale czy to nie był ten przy drodze nam nie powie jeszcze coś na temat. Tamta poświata jeszcze, chciałbym ją zweryfikować, bo ona... jeszcze wypadło. Zapraszam do interesów. Świetnie. Tylko o co kamand? Ja bym generalnie, wiecie co, ja mam wrażenie, że my tu tych terenów nie mamy dobrze zwiedzone i bym sobie tu do Mostu Świętych przeszedł, bo mam wrażenie, że tutaj czegoś nie zrobiliśmy. Sobie poeksplorujemy jeszcze raz te tereny. To tu z lewej bym się dostał jakoś na górę. Ale ciemno też. Mogliśmy sobie odpocząć do poranka. Ja wiem, że ja mam tam runy do zdobycia, ale wyobraźcie sobie przy próbie nagrania, ja tam spadłem. Sobie obejrzyjmy jeszcze te tereny. Tu nic, tylko ten wielki. To tam na górę się wybierzemy, drodzy widzowie, w tym odcinku.
ale fajnie, że udało się rozwiązać tą zagadkę z Blade'em półwilkiem. Czy my tędy przejedziemy? O, zobaczcie, skrytka magiczna. Tu nie było nas. Czyli jednak słabo trochę eksploruję, skoro przegapiliśmy tą lokację poboczną. Wyklęte katakumby. Właściwie ja bym mógł z ekwipunku wyposażenie to było. Sztylety do rzucania usunąć. Kukryniek zostanie może. Wygląda znajomo, to prawda, te wszystkie katakumby wyglądają znajomo. No, dajesz. Trzeba pamiętać zawsze o dobiciu tych kościotrupów. W pierwszym poziomie. Odłamek ludzkiej kości. Dobra, świetnie. Na razie, żeby nie zapeszać, dobrze nam idzie w tych katakumbach. Zobaczymy, jaki tu przeciwnik na nas czeka. Na nas strzela. Pewnie ludzka kość, odłamek ludzkiej kości, dokładnie. Ale skubaniec. Tam powinniśmy móc się jakoś dostać. Aż dziwne, że tutaj nikt... Tam jeszcze z tyłu. Spoko. Tam na górze.
tacy cwani. Te strzały by mogły szybciej znikać też. Gdzieś otworzyły się drzwi, to pewnie na początku. Tylko jak my tam na górę będziemy mogli się dostać? Coś musiała pominąć pod drogą, a tam jest jakaś znajdźka. Może jakaś iluzoryczna ściana? Nie, chyba tutaj gen... O, tędy nie szliśmy. Widzicie? Tak wygląda moja eksploracja. Trumny, cholera. Byśmy mogli z niej coś zebrać. Jeszcze też. Ja nie chciałem spadać. Tam jakoś szybko. Tu jeszcze roślinka. Nie, już zebrana, dobra. No musimy, tam może być coś cennego. Kurczę, ja też chciałbym zobaczyć, ile ja tak naprawdę mam tych złotych nasion. Święta łza, czyli byśmy mogli nasze butelki generalnie ulepszyć. W związku z tym zrobimy to sobie już przed samym bosikiem. Ushigatana! Ushigatana! Świetna broń z pewnością. Nagrobna konwalia na pierwszym poziomie, dobra. W takim razie możemy się już bezpiecznie cofnąć. Kurde, dobrze, że tu wróciłem. Ja jeszcze mam takie wrażenie, że to jednak nie jest wszystko tutaj. Że coś jeszcze będziemy mieli do zrobienia jednak. Okej, otworzyły się, ale tutaj mamy punkt łaski i od razu sobie... Będziemy mogli ulepszyć nasze butelki, bo z pewnością na poziom dodatkowy nam nie starczy, no zdecydowanie butelki. I co, to już one są? Okej, są. Dobra, czy my mamy coś w ekwipunku jeszcze? Nie, dobra, jedno złote nasionko. Jesteśmy po odpoczynku. Przedwarkom sobie oczywiście wzmocnimy się delikatnie. Zobaczymy, co tu za przeciwnik na nas czeka. Czarnego noża. Jakiś niewymowny. Koniec, leży.
Kurczę, mogłem bez wilków, tak naprawdę delikatnie odebrał nam tylko życia, szkaleratny sztylet skrytobójcy. Fajnie. Run też niezbyt wiele z niego dostaliśmy, ale jest tu jeszcze nagroda. Morowe korzenie. Zobaczmy sobie, co to są te morowe korzenie. I gdzie ja je znajdę? Kurczę, chociaż może byśmy wbili kolejny poziom. Spróbujmy. Okej, tam było 10 tysięcy. Tu będzie 1000. Ja chciałem co prawda wszystkie te tutaj. Dobra. Ja bym chciał to jednak... Żywica korzenna. Te morowe korzenie jeszcze. Materiały wzmacniające. Morowe korzenie. Poszukiwane i pożerane przez bestialskiego duchownego. Czy będzie trzeba się udać do tego, a my wróćmy do wyjścia. Polewelujmy, co prawda za wiele nie mamy jeden level, ale skoro nadarzyła się okazja, zróbmy to od razu, żeby nie zapomnieć o tym później. I teraz tak, gdzie jest to? Dobra. Usiądźmy. Rozwój postaci, teraz pytanie, w co ja bym chciał? W wiarę, ponieważ zakupiłem sobie urządzenie do rzucania czarów, inkantacji jakichś, które będą mnie leczyć. I w tym miejscu, drodzy widzowie, chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobał i pomogłem rozwiązać zagadkę Blade'a Półwilka. Cześć, do usłyszenia.